Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich. W dzisiejszym odcinku powrócimy do programu Stellarium i pokażę Wam, jak dodać obiekty, takie jak komety, do programu. Musimy wejść w opcję konfiguracji, wtyczki, edytor układu słonecznego, konfiguruj układ słoneczny. Zaimportuj elementy orbitalne w MPC i dodajemy asteroidy. Wybierz źródło, no na przykład transneptunowe, powierz. I tutaj zostawiamy te elementy i te elementy i zaznaczamy wszystko. I dodajemy obiekty. Ja to już mam zrobione, więc nie muszę tego robić. I teraz bierzemy ponownie. Oj, przepraszam, pomyłka. Jeszcze raz edytor układu słonecznego. Zaimportuj obiekty. Dobra. Inaczej. Widzicie, że coś. O. Najlepiej wyjdę. To Wam pokazałem, jak z asteroidami. Teraz pokażę, jak z kometami. Bierzemy komety. Wybierz zakładkę. Polecam Wam tą pozycję. To jest najbardziej dokładna. Pobierz elementy orbitalne. I zostawiamy aktualizuj istniejące obiekty. Aktualizuj tylko elementy orbitalne. I zaznaczamy wszystko. Mamy tu wszystkie komety. No, widać. Leonard. Różne różności. No, na przykład Newise. Kometa i tak dalej. I dodaj obiekty. Ja to już mam zrobione, więc nie muszę. Sobie